Dzień dobry, witam, to Antaos i zapraszam na Let's Level Plants vs. Zombies 2. Tak więc ostatnim razem skończyłem przy misji 15 w bagnach starożytnych. Tak więc ruszyłbym obecnie do przodu. Przeżyj broniąc oznaczonych orzechów starożytnych, jak widać. Tak więc zobaczmy. Mam tego grzybka. Ciebie... Ogólnie mogę spróbować. Mogę spróbować tym sobie zawalczyć. Troszkę was zatrzymam bardziej w ten sposób. Na więcej mam za mało słoneczek. Najpierw obronimy roślinek. Ciebie zamrożę. Więcej fal tutaj nie będzie. Kolejne zamrożenie. Troszkę dodatkowych obrażeń. I udało się. Meteoryt? Zawsze mnie dziwiło, czemu meteoryty są pokazywane tak, choćby uderzyły w nie inne meteoryty. Patrz, Penny. Świeża gwiazda, coś tam. Meteoryt. Ciekawe. Moje zasoby danych wskazują, że to powinno być większe. Większe jak super rozmiar burrito? Bardziej jako rozmiar setel, rozmiar całego miasta. Mam nadzieję, że historia się nie myliła. W porządku, ruszajmy dalej. Najlepiej bez reklam.
Od tego miejsca pożegnajcie się ze swoimi mózgami. Inane time. Nieskończony czas nadchodzi. W innym wypadku podzielicie los tych okropnych, piórnistych jaszczurek? Handelizat piorunistej jaszczurki. Czyli wymarcie. Ale ja nie chcę wymrzeć. Przeżyj masywny atak w bagnach jurajskich i przeżyj bez jakichkolwiek kosiarek. Wtedy i tak nie było kosiarek. W porządku, ciebie sobie na razie zaoszczędzę. Ale nie wygląda na to, żebym dostał cokolwiek innego na razie. No to rozumiem. W porządku, ciebie też zatrzymię. Chciałbym oczarować lepiej tego ptaka. One zanoszą na sam koniec mi tych zombiaków. No właśnie, was dwóch mogę tym trafić. Doskonale. Czy ty mógłbyś mi pomóc? Nie miałeś ty być po mojej stronie? Dobrze, odsuńcie się, ale troszkę. Pojawiły się nowe dinozaury tutaj. To się zdecydowanie teraz przyda. Nie, odsuń się. Będę musiał oczarować.
Wygląda prawie dobrze. Ułatwię sobie tę sprawę. Chociażby w ten sposób. Jeszcze jeden. Czemu dopiero teraz? To złota. Starożytny orzech. I starożytny szczelec. I jeszcze nie skończyliśmy. A chwilę, moment, co się dzieje tutaj? No właśnie. Coś, na co bym się zaraz skusił. Ciebie sobie na razie zostawię. Chociaż ciebie mógłbym użyć, a ciebie zaoszczędzić. Chociaż zobaczę chyba lepiej, jaka misja mnie czeka. Tak więc ze specjalnie wzmocnioną roślinką postaram się przebić przez kolejną misję piracką. Misja 27. Cóż mnie czeka tutaj? Przeżyj masywny atak piratów. Przeżyj bez sadzenia na roślinkach Dave'a. W porządku z takimi roślinkami. Tu mogę dać radę. Kim ty jesteś? I co ty robisz? Nie do końca wiem, co oni robią. Jak na razie ta ośmiornica nie zrobiła nic. Kompletnie nic. Przeciągnę was z powrotem. Naprawdę nie rozumiem, co ta ośmiornica ma robić. Chwilę, moment. Nie.
Dalej nie rozumiem. Chwila, moment. Robisz. Kopiujesz sama siebie? Będę musiał tutaj troszkę dopomóc. Tam nie idzie je posadzić. No właśnie, zrób coś. Zamienia się po prostu w bombę. Co ogólnie nie ma większego sensu. Nie wiem, czemu miałoby to być tego warte. Ale i tak się przebili. Jednak to się nie powtórzy, jeśli zaoszczędzę sobie. Chyba, że... Jest inna możliwość. Nie, nic to nie robi.
porządku? Nie rozumiem. W jaki sposób miałoby to mi ułatwić rozgrywkę? Nie rozumiem w ogóle, co ta roślina ma robić. Poza tym, że ją postawię i da się zjeść. W porządku. Można sobie tu poradzić. Naprawdę nie rozumiem, co ta ośmiornica ma robić. A w porządku, oni jeszcze przelatują nad tym. Ciebie nie mogę tam posadzić. Wydaje mi się ta roślinka kompletnie nieużyteczna, jak na obecną chwilę. O, w porządku. A na dole latający się przebił. Tak więc spróbujmy jeszcze raz. Zdecydowanie nie chciałbym się posunąć do zdolności specjalnych. Wygląda na to, że można z łatwością to jakoś przejść. Jak się dokładnie wie, co się robi. No dobrze, to nie znaczy do końca, że z łatwością, ale powinno być możliwe ukończenie tego bez zdolności specjalnych. I znowu jest ośmiorniczka. Przeleciał mimo wszystko.
dobrze. I tu góry mi się już przebili. To nie do końca działa tak, jakbym chciał. Robi coś ta ośmiornica, czy nie robi? Wybuchniesz? Wybuchniesz. A ciebie już nie zdołam zatrzymać. Coś mi się wydaje, że nie zdołam tego przejść, dopóki nie będę wiedzieć, co ta dziwna ośmiornica w ogóle robi. Bo jak na razie do niczego mi się nie przydała. Gdzie ona jest?
Taka czerwona ośmiorniczka. Tutaj jesteś. To odblokowane ogromne obrażenia. Zamienia się po prostu w minę? Nic więcej nie robi? Ale zamieniała się w zwykłą minę kartoflaną. Coś mi to dało? Nic mi to nie dało. Mam coś do zebrania? Nie mam. W porządku, spróbowałbym jeszcze raz. Lub ewentualnie muszę wzmocnić po prostu rośliny, których się tu używa. Potrzebowałbym coś, co strzela w tym momencie. Ale może też wybuchać. W porządku, weźcie sobie. No nie do końca tak to miało wyglądać. Nie, nie zabierajcie mi. Thank you.
Do góry się przebili niestety. W porządku. Zróbmy to inaczej. Inaczej niż normalnie to ludzie robią. W ten sposób. Nie pozwolę. Czyżby się przebili? Ale tylko na chwilkę. I do góry się jeden przebił. I na środku. A tak, gdy oni przelatują, to nie da się ich zatrzymać. Spróbowałbym jeszcze raz. Thank you.
I zobaczmy. Przed pierwszy duży. Który się utopił. No, zrzuciłem nie tego, co chciałem. Teraz rzuciłem tego, co chciałem. Zamienić w różne przedmioty eksplodujące. No to ciekawe. Ale do góry nie mogę tam wam pozwolić przelecieć. I nie mam czym go zatrzymać. Przy ostatniej fali. Spróbuję ostatni raz. Jak się nie uda, to wrócimy. Jak będę mieć znacznie silniejsze rośliny, by walczyć z przeciwnikami tutaj. Bo ewentualnie po prostu mają za niski poziom. O, złoto nawet poleciało. Tego pana bym się natychmiast pozbył. Na dole troszkę za dużo mi ich wyszło. Dodatkowa siła ognia. Dlatego oczyścimy troszkę przejście. Ktoś mi się przebija tutaj do góry, czego ja bym ogólnie nie chciał.
I tym razem się udało, niestety przy użyciu zdolności specjalnej. Tak dla pewności. Troszkę to trwało. Misje zdecydowanie nie robią się łatwiejsze. Ale to była też jedna z misji specjalnych. No właśnie, ty dopiero trzeci poziom dociągniesz. I zobaczmy, co nas dalej w ogóle czeka. Misja 28. Mam zebrać 2000 słońc i przeżyć z tobą. I z tobą nie powinno być tutaj żadnego problemu. Coś do ich zatrzymania jeszcze bym sobie wziął. Tego kwiatka oczywiście nie mogę wykorzystać. Można by się tu poczuć oszukanym, bo po co go dają w ogóle? Jak tylko na dwie misje jest dostępny, czy jakoś tak? W porządku, w ten sposób. Jeszcze ktoś mi się przyda, ewentualnie smoka bym wziął. Tak, niech smok przyjdzie. Coś mi się wydaje, że miałem nie wydać więcej niż 2000. Panów troszkę spowolnię tutaj. Został mi już tylko 1000 do wydania. Ale to powinno wystarczyć. Dobra.
Ciebie bym zamroził. Oszołomienie. Nie, nie, nie. Stój tam i czekaj. Jednak się udało. Tak więc nie poświęć więcej niż 2000 słońc. Dosyć niefortunna mapa, zważając na to, że miałem kwiatka produkującego słońce. Z boostem dodatkowym. Ale tego nie mogłem się przedtem spodziewać. Przeżyj masywny atak zombiaków i pokonaj 20 zombiaków w 8 sekund. A nie mogę sobie wybrać roślin. Troszkę bym was spowolnił. Tutaj będę potrzebował więcej siły ognia teraz. Was bym się pozbył. Dosyć ciasno się tam do góry robiło. Zdjęcia.
Troszkę sobie zrobimy przestrzeni. Potrzebuję zdecydowanie więcej słoneczek. Bym potrzebował słoneczek, ale ich nie mam. Spróbujmy jeszcze raz. To nie wyglądało tak krytycznie. Szkoda tylko, że nie mogę sam sobie wybrać roślin, którymi chcę walczyć. Robi się ciasno znowu. Troszkę przestrzeni bym tutaj potrzebował. Jakoś gra nie chce mi tej przestrzeni koniecznej dać. Będę musiał sobie pomóc w inny sposób.
I jeszcze paru przeżyło tutaj. Panowie, was też się pozbędę. Kabum? Kabum! No właśnie, troszkę za dużo tutaj mi strzelacie. Dalej za dużo. Praktycznie nieracjonalnie ogromna ilość. To mi troszkę ułatwi sprawę. I udało się. Powiedziałbym nie wiadomo jakim cudem, ale cudem zdolności specjalnej i kosztem ogromnej ilości złota. Teraz stawia się tylko pytanie, czy było warto? Obecnie jeszcze nie było. Do kolejnego bossa jeszcze trochę drogi. A co ja mam tutaj jeszcze dostępne? Mam jeszcze ciebie. Tak, zboostuj go. Doskonale, kolejna roślinka dająca słońce. Ale z tym jednym boostem mogę spróbować jeszcze przebić się przez tą misję. To niekoniecznie musi być proste. Ciebie bym wziął. I ciebie bym wziął. Zobaczmy. Czekaj tam chwilę. Hmm.
Zrobiłbym coś takiego. Ciebie bym się pozbył. Ciebie bym się pozbył. Zamrozimy ciebie. Nie wystarczy? To zrobię coś takiego. Nie no, panowie. Bez przesady. Przebili się mimo wszystko. Nie, nie zjadaj mi więcej kwiatków. Oj, będzie ciężko. Mimo wszystko muszę sobie jeszcze pomóc. Ilu was tutaj jest? Więcej tarcz. Was bym się pozbył. Kolejna tarcza. No i tak nie pozwolę wam przejść. Nie, czemu nie mogę postawić?
Mimo bonusowych zdolności, jeszcze musiałem zdolność specjalną użyć, żeby w ogóle przeżyć. Tak więc te specjalne misje naprawdę są specjalne. Troszkę punktów dla kolców. A Jonza? Nasze kosiarki poszły za plankę. Te obecne energie są zbyt dużo dla nich, użytkowniku Dave. Nie możemy nawet pojedynczemu zombiakowi pozwolić przejść przez naszą obronę. Dobrze, że wykluliśmy przedtem wszystkie te piniaty. Zaplanuj obronę i nie pozwól zombiakom podeptać kwiatki. Tylko 1800. To nie będzie takie proste. Chociaż ty mógłbyś ich spychać z powrotem w przepaść. Ciebie znowu nie mogę użyć. Chociaż ten grzybek też byłoby dosyć ciekawą opcją. Ewentualnie ciebie. Smoki byłyby też ciekawe. Chociaż smoki nie sięgną do armatek. Dlatego potem potrzebowałbym was. Ale zobaczmy. Zacząłbym od was. Bo mam takie skojarzenie, że możecie zepchać przeciwnika. Jeśli to w ogóle będzie tutaj praktyczne. Oczywiście mogą wepchać przeciwników z powrotem na kwiatki, co będzie game over na dzień dobry. I już podeptali kwiatki. Tak więc w ten sposób się nie uda. Spróbujmy jeszcze inaczej. Tak więc skoro nie tak, to czyste obrażenia. Spróbujmy. Wygląda to nieco funkcjonalnie. Jednak czy to wystarczy?
więc jedną linię oczyściłem. Wyglądało dobrze, aż do momentu, w którym przestało wyglądać dobrze. Dlatego zrobiłbym to nieco inaczej. Ogólnie piorunki by się tu przydały. Prawie się udało, ale to jeszcze nie tak miało być. Co jeszcze mógłbym tutaj postawić? Runek? Albo ciebie. To też by była dobra opcja. A nawet bardzo dobra opcja. Zobaczmy. Zostało mi tylko 600. Spróbujmy.
Zobaczymy zaraz. Jak armaty wyszczelą nieco mocniej. No właśnie. Ale ta obrona wydaje się być dosyć skuteczna. Aż do tego momentu. Więc stawia się tu pytanie, czy wy macie więcej siły ognia. Ewentualnie piorunki jeszcze użyję. Zobaczmy. I zostało tylko 100. No tak chyba nie dam rady. Chyba, że naprawdę mają o te trochę więcej siły ognia. I szybkości ataku w ogóle. Srebro tu poleciało. No dosyć dobrze punktują. I widać, że te armaty tam z tyłu padają jednak. Nie. Wracam do mapy, a do misji wrócimy. Jak będę mieć silniejsze rośliny lub jakiś dziwny bonus, który mi pozwoli powalić więcej tych przeciwników na raz. Tak więc tutaj 5 misji mi zostało specjalnych. Ja wróciłbym do bagien jurajskich. Misja 17. Co ciebie martwi, użytkowniku Dave? Zawsze chciałem mieć prymitywny słonecznik, który daje wielkie słońca. Więc przygotuj się na satysfakcję, użytkowniku Dave. Tak więc... ty będziesz teraz produkować słoneczkę dla mnie, tak? Ja wpierw zmienię sobie tutaj formację. Tym razem bez ciebie. Próbować. Chociaż bardziej bym się skusił na ciebie znowu. I ciebie bym wziął. Zobaczmy. Już odruchowo nawet nie sprawdziłem, czy tam ta roślina była dostępna, co ich teleportuje z powrotem. Zatrzymał tutaj.
Zobaczmy. W porządku, moje grzybki zostaną tu. Was bym na razie zdjął z okolicy. Nie, nie zjadajcie mi tutaj moich grzybków. To jest niezbyt miłe. No właśnie, o tym mówię. Jak mogłeś? Pozwolę panu tu przejść. Potrzebuję nieco więcej słoneczek. O tyle wystarczy. Daj mi nowe słoneczka. Więc dostanę ciebie na stałe, ale ty trochę powoli zaczynasz produkować. Zobaczmy. Poziom pierwszy. Zobaczmy, czy to będzie tak działać. Czy będę musiał wrócić do poprzednich grzybków. Tak szarżować. Wybiegli mi z pola rażenia. Proszę się cofnąć. Tak nie będziemy ze sobą dyskutować. I to było w tym momencie dosyć niefortunne. Tych panów bym się pozbył. Wracajcie do kąta. Thank you.
Spinę odsunąć się. Wy jesteście za blisko. Wy również ogólnie. W takim razie zrobimy coś takiego. Pożegnamy was. Kabum, kabum. I ruszajmy dalej. Najlepiej bez reklam. Nie pozwól, by podeptano kwiatki, które są tak daleko z przodu. To nie będzie dosyć proste. Mam tutaj lodowe smoki, jakby się zdawało. Dosyć ciekawym atakiem. Tutaj bym jeszcze jednego lodowego postawił. Bo mogę... Zamroziło to jego.
Zdolność specjalną mają też bardzo ładną. Nie, nie przejdziesz tędy. Raczej na to nie pozwolimy. Sięgnie go z boku. Ewentualnie. Dzień 19 jest zaliczony. Ostatni łyk kawy. Więc robię sobie też ostatnią misję w grze. Mam 2000 słońca wyprodukować. Zobaczmy. Tego pana bym zamroził. Panowie, do tyłu. Odsuńcie się tam, proszę. Zaraz zginiesz. Troszkę więcej siły ognia na środku potrzebuję. Panowie do tyłu. Tobie też nie pozwolę przejść. W porządku, niepotrzebnie. Więcej obrażeń. Na dole też nieco więcej obrażeń. Kabum. A, już padną. Spóźniłem się o sekundę. Ciekawe, gdzie by go tutaj jeszcze odepchał. Kieł?
to mam jak domu! O, widzę jakiś paznokieć ze stopy. Troszkę dziwnego rozmiaru. Ten pazur raptora mówi o starożytnej arenie dinozaurów. Wymiaru dinozaurów, użytkowniku Dave. Czyli znaleźliśmy lokację nieskończonej bitwy. W świecie dinozaurów. Labrańca tarpic. W porządku. Starożytna głowa. 100 złota. Perfumowy grzybek. I właśnie starożytny, prehistoryczny słonecznik. Eventów nie ma żadnych. A ja na obecną chwilę podziękowałbym wam za uwagę. I zapraszam do kolejnych odcinków. Tantaos, over and out.